Siemano, tutaj Maciek GM 40, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Marine Sharp 4 Lock. Let's go. Gentlemen, glad to see you back. We have since tracked down the five-star vessel. It seems it was registered to a private investment firm with international backgrounds. One of the major shareholders of this corporation has been tracked down to an international PMC known as Free World. So that would explain the size of their force. But now that we've identified them, we should be able to track down their location. This firm has military training camps all over the world, including two in the U.S. It appears that this organization was behind the weapons deal in Russia and has shipped the WMD from North Korea to a base in New Mexico. Son of a bitch. Right in our own backyard. We are sending you in to finish the fight. Secure the weapon and an LZ for pickup. Affirmative. Out. No wyautujmy się. Bierzemy M... Nie, bierzemy FN Squad'a, jedziemy. Chodź gościu, nie chowasz się za skrzynią, no. Nie umiesz. Już wiem, czego nie będę brał, tego Skara. On 20 naboi w magazynku. To aż 10 naboi mniej na początek. Jak niemiło. Widzę. Masz tyłek. Sam się backupuj. Backup to se można w komputerze robić. Gruby. Fuck you. Sam jesteś, kurczę, goddammit. A ty masz kolano podniesione. Znaczy nogę. Pół nogę. Never mind. Idziemy. Podobne były w Real War, tylko ładniejsze. Nie zamierzam się dotrzymywać, bo po co? Po co się zatrzymywać, ja się pytam. O, tu może się zatrzymamy, ale... Po kiego się w tej grze zatrzymywać, ja się was pytam. Widzę. W kicho Steelsów. Headshot. Wow. Take me down to the paradise city where the girls are fat and has got big titties, hey. I wanna la 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 la. Się tu gdzieś schował. Put my feet on the ground. Gdzie on? To. Powiedział damn. Słynie dobry. Hop. Au. Dobra, tędy, tędy, tędy. Jak zawsze spawn. Z bardziej inteligentnego miejsca spawn nie mogli wymyślić, tylko śmigłowiec, który nagle nam się przed nami pojawia. Po prostu to jest best w grach komputerowych. Specjalnie przylatuje helikopter, żeby przywieźć trzech najemników, których i tak zaraz rozłupiemy, a ci trzej najemnicy się za tym śmigłowcem respią, bo inaczej się nie da. Nie można zrespić ich w śmigłowcu i oni nie wyskoczą z tego śmigłowca. Zawaliście. Oj tam, oj tam. O my god, ile tego tu? Albo im się coś nie udało, albo ja jestem dziwny, albo nie wiem co, ale te czołgi są takie ciut przymałe. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie wiem, może jestem dziwny. Może czołgi naprawdę są takie małe. Te gryfony, czy jak to się nazywało, nie pamiętam już. Move in. I've got to move like Jagger.
365 days and night. Chyba taka piosenka. Bardzo głupia. Jak ona była, Melanie Fiona? Bodajże nie pamiętam, już to dawno, jak jeszcze rady słuchałem. Wtedy jeszcze nie byłem rock'n'rollowcem z prawdziwego zdarzenia. Nie ciupałem takie gierki. Tylko po to, żeby wam to nagrać i żeby zrobić tego recenzję, żeby powiedzieć, żeby nie w to, to nie grajcie, bo to jest dziadowe. To tu jesteś. No i przy okazji trochę się pokaszanić. Czasami lubię coś zrobić przerwę. Od mega tytułów się pokaszanić. Ja kiedy gram taką kaszankę, to rozumiem, że takie dobre tytuły są dobre i że raczej lepiej w nie grać zamiast takie kaszany. Naprawdę, to pomaga. Się zmobilizować do dobrych tytułów. Jump! Burn, bitch, burn. No jakoś mnie nie masz, nie capnąłeś mnie. Nosa, nosa, asimo, semi, vata. Czy jakoś tak. Semo, asemwo, semi, mata. Chyba jakoś tak, nieważne. Nie znam się na tym języku, to jest bodajże włoski ten. Cokolwiek to miało być. Czyżby już? Aj se cipego, aj gdy cię złapie, widzieliście wersję Cezika? Genialna. Czyżby już? Jej, udało się, także dzięki wielkie za obejrzenie odcinka. Nara.